Serbski trener Milivoje Lazić odchodzi ze Śląska Wrocław. Pod wodzą Lazicza 17-krotni mistrzowie Polski odnieśli w lidze 5 zwycięstw i ponieśli 6 porażek. Czarę goryczy przelała piątkowa przegrana w Koszalinie. To spotkanie w perspektywie całego sezonu może być bardzo istotne. Lazicza na stanowisku zastąpi dotychczasowy asystent Jerzy Chudeusz, z którym współpracować będzie Tomasz Jankowski. Koszykarze zostali zaskoczeni zmianami dziś rano. Jak sami oceniają grę w tym sezonie? Zawsze mogło być lepiej, ale trzeba się, powiedzmy, cieszyć z tego, co jest, bo już czasu nie cofniemy. Było parę meczy, które były fajne dla kibiców, które wygraliśmy, które były zacięte. Były też wpadki, jak o brzegu czy w Radomiu. Cel na kolejne mecze jest jasny. Pod wodzą Chudeusza i Jankowskiego trzeba wygrywać, by w drugiej rundzie grać z najlepszymi drużynami w kraju. Przed nami druga runda, trzeba się spiąć i wygrać jak najwięcej spotkań, żeby się znaleźć w tej czołowej szóstce. Zmiana na ławce trenerskiej nie oznacza zmian w składzie. Obecna drużyna daje perspektywy na przyszłość. Roszady kadrowe wśród zawodników nie są już potrzebne. W to wierzę i mam nadzieję, że ten skład, który osobowy teraz mamy, już zostanie. 30 grudnia Śląsk zagra na wyjeździe z Anwidą Włocławek.